Siemka, z tej strony Kili, Kili Rider, a w dzisiejszym filmie chciałbym Was zaprosić do bliższego poznania jednego z najbardziej charakterystycznych modeli Yamahy. Mowa tutaj o Tracer 9GT. To właśnie na nim, a dokładniej mówiąc na wadach tego modelu, skupię swoją uwagę. A teraz, standardowo, serdecznie zapraszam na film. Kliknij subskrybuj, by być na bieżąco. Tracer 9GT to motocykl, który wzbudza we mnie pozytywne emocje już na pierwszy rzut oka. Charakterystyczny design, wyraziste linie ze sportowym zacięciem trafiają w me gusta. A patrząc na słupki sprzedażowe, można jednoznacznie stwierdzić, że ten motocykl nie tylko mnie się podoba. Jednakże, jak to często bywa, nawet najpiękniejsze i najszybsze maszyny mają swoje wady lub, jakby to powiedział użytkownik Tracera, cechy. Zdecydowanie warto je poznać, aby podjąć świadomą decyzję przed zakupem tego motocykla. Ja swoje zdanie na temat tego sprzętu już raz wyraziłem i odsyłam Was do tego materiału, w którym to opisuję swoje pierwsze wrażenia z jazdy nowym Tracerem. Dzisiaj przychodzę z troszkę innym materiałem. Na grupach motocyklowych osoby pragnące zakupić motocykl często zadają pytania typu: hej, jakie wady posiada ten czy ten motocykl? Albo na co zwracać uwagę przy kupnie tego konkretnego motocykla? Te pytania pojawiają się tam najczęściej. Stwierdziłem, że miło byłoby zebrać wszystkie przemyślenia użytkowników na temat wad Yamahy Tracer 9GT i zaprezentować je w jednym filmie. Także nie przedłużając, oto 9 wad motocykla Yamaha Tracer 9GT według użytkowników. 1. Cena. Czy to jest aby na pewno wada? Za Tracera w podstawowej wersji przyjdzie nam zapłacić około 58 tysięcy złotych, zaś za testowany przeze mnie egzemplarz trzeba wyłożyć już 68 tysięcy złotych. Fakt. Nie jest to mało, ale weźmy pod uwagę, że na tle konkurencji jest naprawdę dobrze. S1000XR to wydatek 100 tysięcy złotych. Jest to zdecydowanie więcej. Przykro na sercu się robi, gdy jeszcze kilka lat temu Tracera można było dostać za około 40 tysięcy złotych, a dzisiaj to już jest 68. Wtedy to dopiero była okazja. 2. Małe ikonki na wyświetlaczu, czytaj mało czytelny wyświetlacz. Tę wadę zauważyłem samemu. O tyle, o ile prędkość i wskaźnik zapiętego biegu widzimy doskonale, tak informacji chociażby o tym, ile mamy paliwa, już nie do końca. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale wrażenie jest takie, że te ikonki są po prostu za małe i to denerwuje. 3. Szyba. Niby duża, a od wiatru nie chroni. To już kwestia indywidualna. Najczęściej zależy to po prostu od wzrostu rajdera. Ja, mając 1,84 m wzrostu i założoną wyższą szybę, nie mogłem narzekać na jej działanie. Ochraniała od wiatru nawet całkiem dobrze. Chociaż nie powiem, mały deflektor by nie zaszkodził. 4. Twarde zawieszenie. Rzeczywiście w tym motocyklu zawieszenie jest ustawione bardziej jako twarde. Chociaż w najnowszej wersji Yamahy mamy możliwość zdalnej regulacji twardości zawieszenia, co zdecydowanie jest na plus. Użytkownicy mimo wszystko w średni sposób oceniają komfort tego zawieszenia. Do jazdy w pojedynkę jest jeszcze ok, ale jazda z pasażerem może po prostu męczyć. 5. Wężykowanie motocykla. Siła podczas przyspieszania i przy prędkościach autostradowych. Tej wady doświadczyłem samemu i w pełni się z nią zgadzam. Motocykl z powodu braku amortyzatora skrętu nie prowadzi się pewnie przy wyższych prędkościach, a sama w sobie konstrukcja jest podatna na efekt szimy i wężykowania. Wspomniałem już o tym w swoim pierwszym materiale dotyczącym Tracera. Jak to wyeliminować? Najlepiej byłoby po prostu dokupić odpowiedni amortyzator skrętu. 6. Wydech. Ten motocykl na seryjnym wydechu brzmi jak odkurzacz. Ok, zgadzam się z tym, wszystko za sprawą ekologii i norm emisji spalin, a także norm głośności. Pamiętajcie jednak, że przy zakupie możecie dołożyć sobie wydech Akrapowicza. Dźwięk na pewno się poprawi, z tym, że wydech ten kosztuje około 9,5 tysiąca złotych. Czy warto? Moim zdaniem nie, ale ja tego motocykla używałbym do turystyki, dlatego nie chcę się wypowiadać o głośnych wydechach. 7. Siedzenie jest zbyt twarde. Z tą opinią się zgadzam. Siedzenie w Yamaha jest naprawdę twarde i mało komfortowe. Oczekiwałem czegoś zdecydowanie lepszego, zwłaszcza, że jest to motocykl szosowo-turystyczny i przez wielu z Was będzie używany po prostu do turystyki. 8. Sety pasażera są za blisko kierowcy. Pasażerka kopie mnie nogą. Ta wada, opinia, miała niezwykle dużo polubień. Sam tego nie byłem w stanie zweryfikować. Ale skoro dużo osób zwróciło na to uwagę, to być może tak jest. I nie jest to odczucie pojedynczej osoby, a pewnej grupy. Dlatego weźcie tą opinię pod uwagę, gdy chcecie jeździć z pasażerem. 9. Brak złącza USB. Tę wadę można akurat bardzo szybko wyeliminować. I nie kosztuje to za wiele. W Tracerze mamy bowiem złącze zapalnicz, więc prosta samochodowa wtyczka załatwi sprawę. Dzięki czemu będziecie mieli także USB. Przebrnęliśmy przez wszystkie wady, które udało mi się ustalić po rozmowach z właścicielami tej naprawdę mimo wszystko ciekawej i bardzo dobrej maszyny, jaką jest Yamaha Tracer 9GT. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże wszystkim zainteresowanym osobom, które chcą po prostu kupić ten motocykl. Dzięki serdecznie za oglądanie i subskrybowanie kanału. To dla mnie coś niebywałego. Trzymajcie się i do następnego. Siema, subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz.